W miniony weekend na Siewierskim Rynku odbył się jarmark adwentowy, organizowany corocznie przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu oraz Urząd Miasta i Gminy Siewierz. Zapraszamy tak naprawdę przede wszystkim lokalnych rękodzielników, lokalnych producentów. Chcemy w ten sposób tutaj promować tych naszych wytwórców, którzy swoje produkty tworzą często właśnie w swoich domach, nie mają za sobą wielkich sieci, nie mają sklepów, tylko oferują swoje produkty bardziej do znajomych, do osób, którzy są ich klientami po prostu w internecie. Często tak naprawdę nie wiemy, że nasi sąsiedzi czy znajomi tworzą naprawdę wyjątkowe produkty, a możemy tutaj wyróżnić, że w tym roku do Siewierza udało nam się ściągnąć między innymi takich wyjątkowych twórców, którzy między innymi produkują ubrania z wełny alpak, ciepłe czapki, szaliki, rękawiczki. Także no, to są na pewno takie rzeczy, których na co dzień nie znajdziemy w sklepach. To są takie produkty, które z pewnością są wyjątkowe i które mogą zaskoczyć, jeżeli chodzi o prezenty. Jeżeli chodzi o wystawców, mamy ich w tym roku ponad 20. Nie ograniczamy dostępu do jarmarku tak naprawdę nikomu. Zależy nam, żeby pokazać tutaj szeroki przekrój produktów, a więc mamy i witraże, i produkty wykonane na szydełku, i ubranka, i wszelkie ozdoby świąteczne, czy bombki, czy ozdoby choinkowe. Mamy również większe produkty, którymi można ozdabić, między innymi okna. Tak naprawdę przekrój tych produktów, które dzisiaj znajdziemy na jarmarku adwentowym w Siewierzu, jest olbrzymi i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W tym roku jarmark adwentowy w Siewierzu przybrał formę dwudniową, co dzięki śpiewanym kolędom i iluminacji świątecznej dodało uroku całemu wydarzeniu. Fajnie, że wieczorem, fajnie, że przy światłach, fajnie, że przy muzyce jest dużo ludzi, jest dużo fajnych rzeczy. Udało się kupić między innymi choinkę taką drewnianą, no i spróbować barszczyku. Bardzo dobry i gratis, także polecam. Po raz który pani uczestniczy w jarmarku w Siewierzu? Czwarty raz. Jak się pani podoba? Jakie jest zainteresowanie? O co ludzie najczęściej pytają? Zainteresowanie, to znaczy może tak, podoba mi się oczywiście bardzo. Zainteresowanie nawet jest spore, szczerze mówiąc. Głównie idą stroiki na drzwi, tak, głównie to się sprzedaje. Wydarzenie swoim śpiewem umilili zespół Fermata, zespół Encanto, solistki Wiktoria Katolik oraz Zuzia Wici. W czasie jarmarku wręczono nagrody laureatom konkursów przygotowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu. Jak co roku w okresie świątecznym Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki organizuje różnego rodzaju. W tym roku był to konkurs na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Tutaj konkurs w czterech kategoriach i o dziwo wpłynęło na ten konkurs prawie 100 prac, które było to przepiękne rękodzieło przygotowane przez dzieci w kategoriach przedszkolaki, szkoły podstawowe klasy 1, 3, 4, 8, a także dorośli. Były to przepiękne arcydzieła, jury naprawdę miało ciężki orzech do zgryzienia, żeby wybrać te najpiękniejsze prace, bo tutaj naprawdę techniki wykonania były przeróżne, wszystkie prace były wyjątkowe i przepiękne, no ale udało się wyłonić laureatów w poszczególnych kategoriach. A drugi konkurs muzyczny, który już powtarzamy trzeci rok z rzędu, jest to konkurs muzyczny Niech brzmią głosa pod niebiosa, a muzyka płynie. To konkurs na wykonanie kolędy w języku polskim. Również w trzech kategoriach. Dzieci 5-10 lat, 10-15, a także kategoria rodzinna. Tu spłynęło prawie 30 wykonań, bo uczestnicy nagrywali
kolędę online i przesyłali do nas, a następnie jury naprawdę po burzliwych obradach oceniało wiele, wiele aspektów wykonań tych kolęd. Również udało nam się wyłonić najlepszych w poszczególnych kategoriach. I z tego miejsca gratuluję wszystkim uczestnikom obu konkursów, bo naprawdę włożyli wiele pracy, ale konkursy mają to do siebie, że trzeba było wyłonić te najlepsze prace i te najlepsze wykonania kolęd. Część artystyczną jarmarku adwentowego zamknął występ znanego z programów telewizyjnych mieszkańca gminy Siebierz Filipa Robaka. W niedzielę na Siewierskim Rynku odbyła się zbiórka krwi. To już jest 12. edycja Siewierskiej Zbiórki Krwi na rynku. Jest to druga w grudniu, gdzie wspólnie z Nadleśnictwem Siewierz i w tym roku nawet z Fundacją Agaty Mróz-Olszewskiej organizujemy to krwiodawstwo i za oddanie krwi każdy, kto odda krew, otrzymuje voucher na choinkę do zrealizowania w Nadleśnictwie Siewierz. Kto jest organizatorem tej zbiórki? Organizatorem tej zbiórki jest Stowarzyszenie Arteco Plus, OSP Piwoń, wspólnie z Morsami Siewierskimi. Gmina Siewierz nam udostępnia teren, więc też również są organizatorami. No i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Honorowy patronat nad Siewierską Zbiórką Krwi objął burmistrz miasta i gminy Siewierz Zdzisław Banaś.